Mamy bezpośrednie połączenie z aulą Pawła VI w Watykanie. Jutro jest 26. rocznica pontyfikatu Jana Pawła II. Jak usłyszeliśmy, armia rosyjska dostanie się do Watykanu na skrzydłach muzyki, aby zrobić prezent Janowi Pawłowi II i uczcić w ten sposób 26. rocznicę jego pontyfikatu. Armia rosyjska w Watykanie. Koncert z okazji rocznicy wyboru papieża. Chór armii rosyjskiej, który działa od ponad 75 lat wraz ze swoją orkiestrą, przedstawi utwory najbardziej popularne i znane, w których odkryjemy tajemnice rosyjskiej duszy. Balet rosyjski zaprezentuje się w najbardziej tradycyjnych tańcach. Chór składa się ze 150 osób, które odbyły tournée po ponad 70 krajach. Andrea Anderman, który od lat realizuje filmy o wybitnych wydarzeniach kulturalnych, przedstawia teraz armię rosyjską w Watykanie. Koncert najlepszego i najbardziej reprezentacyjnego zespołu Rosji. To wybitne wydarzenie, w którym poznamy najpiękniejsze rosyjskie tradycje. Jak widzicie, także zdjęcia są wyjątkowe, bo oświetleniem tego wyjątkowego spektaklu zajął się Vittorio Storaro, zdobywca 3 Oscarów. Także scenografia jest wyjątkowa, albowiem zaprojektował ją rzeźbiarz Mario Cerotti. Utwory, które niebawem usłyszymy, widzimy teraz pojawiającego się Ojca Świętego w towarzystwie swojej świty. Jak już mówiliśmy, wśród pieśni i tańców, oto ojciec Jan Paweł II, który weźmie udział w tym wielkim wydarzeniu z okazji 26. rocznicy swojego pontyfikatu. Wśród pieśni i tańców rosyjskich będziemy mogli usłyszeć pieśni Armii Czerwonej, takie jak Święta Wojna, La Guerra Santa, Kalinka, Lungo la Piterskaya. Z pewnością nie zabraknie też innych wrażeń. Altre emozioni in questa serata.
Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti. Dobry wieczór Benvenuta, państwu. Santità, è un grande Witamy privilegio, Ojca Świętego. È una gioia davvero poterle fare gli auguri di buon anniversario. To wielka radość, insieme że możemy złożyć życzenia z okazji rocznicy razem z tym wyjątkowym zespołem, który kiedyś nazywał się Armią Czerwoną, a teraz jest Armią Rosyjską i który chce złożyć życzenia właśnie w ten sposób. Oto chór, orkiestra i jej dyrygent, mistrz Korobko. To wyjątkowy zespół, ponieważ nosząc nazwę zespołu Armii Rosyjskiej od 1929 roku, jeżdżąc po całym świecie, zdobył wielki szacunek i sławę. E saranno i grandi protagonisti di questo incontro. Oni to będą bohaterami dzisiejszego wieczoru, aby uczcić rocznicę tego wielkiego pontyfikatu. Jak widzieliśmy naszego Ojca Świętego, pielgrzyma podróżującego po świecie, tworzącego mosty braterstwa między ludźmi i innymi religiami i kulturami. Most, który chcemy przekroczyć dzisiejszego wieczoru, to most między wschodem a zachodem. To temat, który leży na sercu naszemu papieżowi. Stworzenie wspólnoty europejskiej od Atlantyku po Ural. Aby stworzyć ten dialog, jednym z najbardziej naturalnych i skutecznych środków jest sztuka, poezja, także muzyka i śpiew. I właśnie śpiew, który tak bardzo lubi Ojciec Święty. Nieraz widzieliśmy, jak Ojciec Święty wybijał rytm, słuchając muzyki i pieśni w różnych stronach świata. I właśnie pieśni, którą rozpoczniemy koncert, opowiada o historii i ich tradycji, bo oni są nadal żołnierzami, których wysłano na front i którzy mieli dbać o morale walczących żołnierzy. Ale stojąc przed żołnierzem, pamiętali o domu. Pierwszy utwór zatytułowany jest Poletko, moje pole. Słychać tam tęsknotę za wielką rosyjską wsią, którą mieli w sercu. Jeszcze raz najlepsze życzenia, Ojcze Święty.
questa sera. Dzisiejszego wieczoru mamy niespodziankę. La sorpresa sta nel nie tylko mamy bezpośrednie połączenie z tym miejscem, in diretta su Rai Uno, siamo ale mamy też in łączność z Rosją. Con la Russia. Perché in questo momento, vedete, kiedy mnie nie ma na scenie, jestem w kabinie komentatorów razem z Sergio Canciani, korespondentem Rai w Moskwie. E lì a fianco c'è in un'altra tuż obok jest korespondent telewizji rosyjskiej NTV, Szabik Szuster, który przekazuje to, co tu się dzieje do Rosji. Tutto ciò che qui accade per la Russia e quindi in ogni parte della Russia, dall'Europa fino a Vladivostok, i Władywostoku widzą wszystko to, co my tu robimy. A Roma questo storico incontro tra l'armata russa e sua santità. Spotkanie armii rosyjskiej z Ojcem Świętym to wyjątkowo piękne święto. Portiamo sul palcoscenico. Teraz na scenie przedstawimy Państwu jedną z charakterystycznych barw, kolorów, smaków najsilniejszych wyobrażeń Rosji. Tych wyobrażeń, jakie mamy, czytając czy też oglądając filmy. Jedno z najsilniejszych wyobrażeń rosyjskich. Kozak Doński, który gna w obłędnym galopie. C'è tutta to cała epopeja opowiadająca popolo, o tym narodzie, narodzie chłodowców, a nie tylko wojowników, przemierzających kraj wzdłuż i wszerz. Narodzie wojowników najwierniejszych, poddanych carskich. Dzisiaj tworzą Straż Przyboczną Aleksego II, patriarchy Rosji. Tę epopeję kawalerii kozackiej poznamy poprzez utwór charakteryzujący się wielkim dynamizmem, który pokazuje siłę tradycji. Questa tradizione che si intitola Cavalleria Cosacca.
Ecco, questo era veramente un assolo di virtuose rise strane da questo spolu. Gruppo. E loro sono, come dicevamo jak prima, sono i sogni tu cożołnierzami, gli artisti sono sempre artystami. Nel cuore di Gesù sempre bliscy sercu jego świątobliwości. Perché Sua Santità ha percorso bo Ojciec Święty też ma za sobą drogę artystyczną. Dramaturg, poeta, ostatnio opublikował poezję. Był też aktorem. E poi è stato attore lui stesso. E in un letto, sztuka jest bardzo ważna, aby stworzyć dialog między narodami. I to Ojcu Świętemu leży na sercu. Braterstwo i pokój. Che più gli sta a cuore, la fratellanza e la pace. Allora, adesso io wierzę, credo che il suo cuore sarà vicino a teraz jego serce jest przy ragazzi, sercu tych chłopaków, che, którzy tworzą armię, con, ale bez broni. Essendo un'armata, sono un'armata senza armi, którzy dzisiejszego wieczoru sera, w swoim przedstawieniu ukażą historię, ich tradycję, di fare festa, ale także insieme. Chęć wspólnego świętowania. Una specie, come lo potrei definire? Una specie za chwilę di zobaczymy coś w rodzaju szaleńczej karuzeli, w której będzie ukazana historia armii rosyjskiej. To wszystko będzie przedstawione z wielką sympatią i radością. Spójrzcie. We'll be right back.
Assolutamente. E adesso teraz nadeszła chwila na specjalny prezent. To wyjątkowa chwila. Serdeczny uścisk między wschodem a zachodem, między dwoma różnymi kulturami, w imię wielkiego słowa o wielkiej mocy. Tym słowem jest wolność. Nasz Ojciec Święty cierpiał ucisk nazizmu, walczył z komunizmem i zawsze walczył o prawo człowieka do godności i wolności. O wolność człowieka przed różnymi formami niewolnictwa. Dzisiaj potężną formą niewolnictwa, która niszczy ludzkość, jest zniewolenie nędzą. Nędza ta dotyka przede wszystkim południe świata. W dzisiejszym świecie jest podział między północnym światem, bogatym, zamożnym i szczęśliwym przez sam fakt przyjścia na świat, a południem skazanym na biedę i ludzkie upokorzenie. Symbolem walki przeciw tej nowej formie niewolnictwa jest utwór, którego wysłuchamy. To sławna pieśń, której akcja dzieje się w dawnych, dawnych czasach. To okres, w którym Żydzi prowadzeni przez Mojżesza opuszczali Egipt. I ta ucieczka ku wolności stała się hymnem tych wszystkich, którzy jeszcze dziś, w trzecim tysiącleciu, chcą wyrwać się spod jarzma niewolnictwa i chcą odzyskać wolność i ludzką godność. Uleć myśli.
pieśń przewoźników. Wierzę, że ta podróż pozwoliła nam na poznanie kolorów, barw i smaków innego kraju. To była bardzo ważna podróż, dzięki której mogliśmy poznać tajemnice niezrozumiałej rosyjskiej duszy. I dzięki tym tradycyjnym pieśniom będziemy ich mogli teraz lepiej zrozumieć. I takowa podróż przywiozła nas do Włoch. Ale musimy ją na chwilę przerwać, bo wysłuchamy teraz słów Ojca Świętego. Parole del Santo Padre. Vai dietro adesso. Carissimi
Moi drodzy, pozdrawiam i dziękuję serdecznie chórowi i orkiestrze Armii Rosyjskiej, poczynając od tych wszystkich, którzy przyczynili się do dzisiejszego koncertu. Kardynałom, biskupom, władzom państwowym, ambasadorowi Rosji, przedstawicielom władz rosyjskich w Stolicy Apostolskiej. Dziękuję również i tym wszystkim, którzy zechcieli zaszczycić nas swoją obecnością. Pozdrawiam wszystkich i dziękuję serdecznie. Dzisiejszego wieczoru dzięki przedstawionej muzyce, pieśniom i tańcom regionalnym, ukazującym bogaty repertuar folklorystyczny, mogliśmy poznać szlachetną rosyjską duszę. Dziękuję wam wszystkim, drodzy przyjaciele, chórowi i orkiestrze Armii Rosyjskiej. Mam świadomość ogromu pracy pana Andermana, którą włożył w realizację tego wydarzenia artystycznego. Dziękuję telewizji RAI, która zechciała transmitować ten program w świat. Dziękuję szczególnie tym wszystkim, którzy przyczynili się do zwrotu Matki Boskiej z Kazunia, której ikona niedawno wróciła do Rosji, a jest mi ona szczególnie bliska. Dziękuję wszystkim. Dziękuję wszystkim. Allora dicevamo che zatrzymaliśmy fatto się tu w Rzymie, qui a Roma, aby wysłuchać słów Ojca Świętego. Le parole del Santo Padre, e, che questa dzisiejszego sera wieczoru staraliśmy się poznać i zgłębić tajemnicę nieuchwytnej rosyjskiej duszy. Anima russa. Ma in questa serata c'è anche ale tanta Italia, mamy też wiele śladów włoskich, ponieważ pomysł tego spotkania zrodził się w głowie Andrei Andermana, który zrealizował to spotkanie włosko-rosyjskie. Poza tym te wspaniałe dekoracje stworzył Mario Cervi. Dalla fantasia di Mario Ceroli, sue sono le sculture che voi to jego rzeźby widzimy, a autorem gry światło jest Vittorio Scolaro. No i na koniec RAI, która zrobiła wszystko, co możliwe, by pokazać dzisiejszy wieczór w całej Europie, dzięki pomocy telewizji rosyjskiej,
аж до Владивостоку, którego mieszkańcy razem z nami przeżywali te same emocje. E c'è un'ultima emozione. I ostatnie przeżycie, którym chcemy podzielić się ze wszystkimi, aby zakończyć to wyjątkowe święto, abyśmy mogli przeżyć razem w atmosferze radości i dźwięków dzwonów wyjątkową chwilę. Jakbyśmy byli razem w Petersburgu w dniu koronacji cara. To wszystko usłyszycie w ostatnim utworze, który przedstawi nam chór i orkiestra armii rosyjskiej. Il coro e l'orchestra dell'armata russa. Kończymy ten wyjątkowy koncert w wykonaniu chóru i orkiestry Armii Rosyjskiej w Watykanie z okazji 26. rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II. Al Santo Padre giunga anche da tutta la famiglia di Telepace un caloroso augurio per questo anniversario, dall'anno del Rosario all'anno dell'Eucaristia. E aver forse galoppato anche noi coi cosacchi nella sterminata Madre Russia, vi salutiamo. Ancora tanti auguri, Santità! E con questo augurio concludiamo anche noi questa telecronaca in diretta dall'Aula Paolo VI in Vaticano, concerto dell'Armata Russa per il 26esimo anniversario dell'elezione al pontificato di Giovanni Paolo II. A tutti un cordiale saluto e buona serata.